Nie śpi. Trzeba przelotować chipa w Xboxie. Witam na kanale Grajbuda.pl. Dzisiaj taki odcineczek bardziej techniczny będzie. Będziemy sobie przelutowywać chipa w moim Xboxie 360, którego mam od 2007 roku. To jest rok produkcji wrzesień, 5 września 2007. Tu jest. Nie wiem, czy tam będzie widać, bo ja to nagrywam telefonem. Nie widzę, jak się to nagrywa, bo przecież to nie kamera. Trochę zakurzony jest. Ale mam do tego Xboxa sentyment, bo tak jak mówiłem, mam go od 2007 roku. Jest to drugi wypust płyty głównej Zephyr z dodatkowym headpipe'em na płycie głównej. No i co tu dużo mówić. Gdy włączam skrętkę tutaj od 45 do środka, tutaj do gniazda, w ogóle nie wykrywa mi kabla. Więc nie mogę się połączyć z siecią. Może ściszę trochę tą muzykę. Nie mogę się połączyć z siecią, bo nie wykrywa kabla po prostu. No i wyczytałem, że to jest prawdopodobnie uwalenie chipa ICS, który tam odpowiada za połączenie z internetem. Tutaj widać, że on już był otwierany wielokrotnie, bo do czyszczenia i tak dalej, i lekka modernizacja tutaj jest tego tunelu powietrznego na radiatorze, dlatego on tak długo chodzi prawdopodobnie i się nic z nim nie dzieje. No, od razu go wyczyszczę pewnie. Nie będę nagrywał rozbiórki, bo mam mało miejsca na karcie pamięci. A rozbiórkę, no, rozebranie Xbox 360 to na YouTube jest wpierony filmików. Dysk tu mam 120, oryginalny. Co tu więcej mam powiedzieć? Aha, no, zobaczcie, ile tutaj kurzu. Nie używam go za często. I dlatego jest trochę zakurzony. No, ale to się akurat go przeczyści. Zobaczcie od spodu, jak widać tutaj, bo ja mam taką podstawkę na stojąco, która wdmuchuje tutaj dwoma wentylatorami powietrze i się robi wtedy fajny przepływ powietrza, bo tu te wdmuchują, a te wyciągają i przechodzi powietrze przez cały układ. I prawdopodobnie dlatego też on żyje jeszcze, bo przecież te faty pierwsze, no to i Xenony, pierwszy wypust płyty i Zephyry, drugi, Falcony też wpadały przecież. No, on żyje i wódkę pije. Dobra, ja zrobię... Aha, jeszcze jedna rzecz, bo bym zapomniał. Już pokazywałem tą płytę główną, którą kupiłem, ale pokażę jeszcze raz, bo może ktoś mnie nie oglądał. Płyta główna do 360 kupiona, no ale drogo, uwalona płyta właśnie. I to jest jedna bolączka, bo nie wiem, czy ten chip tutaj nie jest uwalony. Może nie. Nie wiem, czy będzie widać. Poczekajcie, muszę wam zerknąć w telefon, który to jest chip. Ten. ICS, chip odpowiadający za tutaj ten układ od karty sieciowej. No. Jego będziemy wylutowywać. Płyta również bez HDMI, bo Zephyr HDMI nie posiadał, tak i Xenon, chyba Falcony dopiero, jak dobrze pamiętam, miały. No ciekawe, czy się uda. No tu jakieś termopady jeszcze. Dobra, jeszcze wam pokażę lutownicę, którą udało mi się zakupić. Kupiłem ją nową, ale drogo oczywiście. To jest wersja web 852D+, tu mamy tą kolbę lutowniczą, taką będziemy sobie lutować. Tutaj mamy hot aira na kompresorze, do którego tutaj mam też różnej średnicy, bo mam tutaj teraz taką małą założoną, różnej średnicy te dzióbki do odmuchania są w zestawie też. Tak się prezentuje ta stacja. Mamy tu ustawienie temperatury, włączniki hot airu i do lutowania tej kolby. Tu jest główny wyłącznik z tyłu.
No i co jest najlepsze, że hot air jest na kompresorze, nie? Nie na wentylatorku, że tu się wentylatorek kręci i dmucha, tylko jest kompresor tu w tej z obudowie i normalnie sobie chodzi, będzie go słychać. Co daje kompresor? No podobno, ja nie jestem jakimś tam znawcą, ale podobno, że bardziej równomierne podawanie tego powietrza. Tutaj mamy zresztą też pokrętło, które sobie ustawiamy siłę nadmuchu. Co jeszcze mi będzie potrzebne? Na pewno trzecia ręka z lupą i ze światełkiem. O, żeby sobie sprawdzić choćby nawet, czy nie ma zwarcia na nóżkach chipa. Co tu mam? Izopropanol do czyszczenia po prostu. Wysokiej czystości alkohol izopropylowy, IPA, usuwa wszelkie zanieczyszczenia z elementów optycznych i tak dalej, i tak dalej. Ale mam jeszcze jeden izopropanol, no ale dobra. Co jeszcze mam? Tutaj mam pastę lutowniczą, topnik Flux typ 223, dostałem w zestawie razem z lutownicą. Do lutownicy dokupiłem też końcówki, różne groty. Nie są za drogie, nie pamiętam ile, nawet za lutownicę, nie pamiętam, 252 zł, chyba zapłaciłem, czy 249, nie pamiętam. Te groty, nie pamiętam też źle, no, zapomniałem. Co tu jeszcze mam? W zestawie do lutownicy jeszcze był taki przyrząd do podnoszenia układów, chipów. No ale to nie wiem, czy to tak jest takie dobre. Co mi jeszcze będzie potrzebne? Mam tutaj od mini szlifierki taki ten szczotkę, druciankę taką do czyszczenia. Ona się dobrze przydaje, można ją czyścić ręką, tak? Oczywiście cyna, już mam mało cyny, kurde. Cyna LC60 stopnikiem. No i co tu mam? Pęsetę jedną, pęsetę drugą, babską taką. I gdzieś miałem jeszcze trzecią pęsetkę taką inszą, o jest. Ta jest fajna, bo jak się ją złapie, nie? Jak się ją złapie, o, wystarczy złapać i puścić i ona już trzyma, nie? To jest fajne, bo nieraz po prostu coś pasuje pociągnąć, a nie ściskać, no, bardzo, nie? Przydatne, dobra, te trzy lutownice. No i oczywiście tu mam Torxy z dziurką, te Security. Nie pamiętam nawet, jakie tam były w tym 360 te śruby. O, śrubokręty. I co jeszcze tu mam? Chyba tyle. Aha, jeszcze mam najważniejszą rzecz. Yerbę do popijania. Ok. Teraz robię cięcie. Będę rozkładał Xboxa. Nie będę nagrywał, bo po prostu dużo jest filmów z rozkręcania X-a. Więc nie ma sensu, myślę. Dobra, dla Was chwila, dla mnie jakieś pół godzinki. Mamy wyciągniętą płytę główną z mojego Xboxa. Tak się prezentuje. Mam nadzieję, że widać, czekajcie, wstanę, zobaczę. O, dobra. Tak się prezentuje płyta główna. Ten chip będziemy tutaj sobie zmieniać. Zobaczcie, nie wiem, czy będziecie widzieć, ale on jest taki przybrudzony, jakby to był. Nie wiem, co to jest, jakiś... klejem lekko ubrudzony, czy coś, nie wiem, co to jest. A co do tego tunelu właśnie, modernizacja tego chłodzenia, zobaczcie, prosta jak drut konstrukcja. Widzicie? Nie z tej strony, przepraszam. O, dwa radiatory, poczekajcie, bo nie widzę. Dwa radiatory przedłużone, ten tunel o jakieś 5 cm. Ten od grafiki i ten od głównego. Jak dobrze pamiętam. No i to dawało też tyle, że właśnie lepiej cię wyciągało to powietrze. Nie wiem, czemu Microsoft nie zastosował oryginalnie takich długich tych tego tunelu plastikowego. Dzisiaj w dobie drukarek 3D to pewnie można było sobie zrobić fajny taki, żeby był do samego tutaj początku radiatora. Ale dawało radę, coś takiego, tak się robiło. Dobra, będziemy sobie zaraz wylutowywać z tej drugiej płyty chipa, tu.
Pamiętam, że on ładnie wygląda na tej, co kupiłem, płycie. Chodzi o wygląd, niż ten mój. Ciekawe, czy jest ten sam model. Tutaj mamy ICS 540-499, a tu jest 631-5123, ale to jest, czy to jest jakieś numery może seryjne, a tu na samym dole jest 189-380FLE, coś takiego. 1893-1893BFFLF. Tak, ten sam chip. Ten sam chip i to jest dobra wiadomość. Tylko pytanie, czy on nie jest uwalony. Tfu, niech się to słowa w gówno obrócą. Dobra. To lecimy. Załączam już stację. Włączymy sobie hot aira. Już słychać, jak pracuje. Kompresorek. Ja sobie rozłożę, żeby tutaj mojego zajebiaszczego stoliczka nie uwalić. To sobie tutaj położę na właśnie tej folii. Może spróbuję zastosować ten przyrząd, co dostałem z lutownicą, bo tu widzę, że chyba wejdzie. Nie wiem, czy to będziecie widzieć, nie wiem, jak to, kurde, później jak będę lutował, to może jakieś zbliżenie zrobię, jakiś inaczej telefon tutaj postawię. Na razie musicie zobaczyć tak, jak jest. Mamy jaką temperaturę, bo mnie razi tutaj lampka. 362 stopnie. Siła nadmuchu. A, gorące. Dobra, to próbujemy. Może bym sobie w lewą rękę wziął, poczekajcie, jeszcze nie tak. Może z tej strony założę. Pewnie się niektórzy elektronicy będą, jak to będą oglądać, jacyś będą śmiać. Ale mam wyjebane na wasze komentarze, ja to robię. Ja mam łapy Robola silne do kluczy dużych, a nie do elektroniki, ale się nie poddaję i próbuję sam. Dobra, lecimy. Zwiększę trochę nadmuch. Teraz ładnie dmucha. I czekamy. Nie chcę dawać dużo tego powietrza, żeby to nie waliło kto wie jak. Nagrzewa pomału. Jeszcze nie puszcza. Jeszcze nie puścił. Muszę powiększyć chyba temperaturę. W którym to było? Tutaj 400, damy 20 i powiększę dmuchanie. Dajesz. Na razie trzyma, nie puścił.
Damy więcej, bo może za mało. Nie wymucha. Zaczyna puszczać. Zaczyna puszczać, ale strasznie twarda chyba cyna jest tutaj. Bo powiem wam, że naprawdę jak ćwiczyłem sobie wylutowywanie, wlutowywanie, no to były to momentalnie się to odlutowywało. A tu czuję, że wali powietrzem jak nie wiem co, gorącym. Zbliżę sobie. O, zaczyna puszczać, jedna strona puściła. Nie wiem czy całkiem. O, jedna strona jest. Puszczę teraz tym. Wezmę pęsetkę. Puszcza. Mamy go. Mamy go. Okej. Jest taka funkcja, jak wyłączymy, nie? Wyłączymy, to jeszcze dmucha, żeby schłodzić po prostu ten koniec, nie? Dobra, udało się. Niech chwileczkę sobie wystygnie. Weźmiemy go do ręki, do pęsety. Zobaczcie, wylutowany. Nie wiem, czy to widać. Widzicie, tutaj był. Ale pod spodem też jest jakiś układ. Tutaj. Więc pewnie była zmiana na... Znaczy miejsce na jakiś układzik, pewnie była zmiana później tutaj w tym. Na płytach głównych, nie było już pewnie chipa, tylko co innego. Dobra, położę tu gdzieś, gorące to jest. Gorące jeszcze, może gdzieś pod stół. O. I czekamy sobie na wystygnięcie tego chipa. Idę tam do telefonu wam pokazać. Nie wiem, czy zbliży ten gad. Jest, widzicie? Mamy go. Obrócę. Tu trochę nóżka się wykrzywiła, ale to nie jest, zaraz ją poprawimy. Jeszcze? Nie, już nawet, że nie. To nawet nie nóżka, tylko ścieżki kawałek chyba. Przytniemy. Chyba kawałek ścieżki z płyty. Wezmę lupę i zobaczę.
tutaj mały śrubokręcik gdzieś. Lepiej bez lupy na razie będę widział. Włączmy kolbę. Zobaczymy, czy nie zdejmę tego za pomocą lutownicy. Druga strona jest elegancko. A to jest na pewno kawałek lutu. Zaraz to zdejmę. Dobra. Lupa na bok na razie. Szykujmy płytę główną z Xboxa. Zaraz tutaj. Gdzie ona jest? Tutaj. Dobra. I będziemy wyjmować tego teraz. Wejdzie nam tutaj ten przyrząd, tak tam, czy jest ciaśniej? Pomiędzy nóżki. Wszedł, dobra. Niech się podgrzeje kolba. I zdejmę jeszcze ten lód, który tutaj jest na jednej nóżce. Bo mi będzie przeszkadzał później. Ciekawe, jak tu będzie. Strasznie twarda cyna, to jest wyższa temperatura potrzebna, bo jak mówiłem, lutowałem sobie, ćwiczyłem sobie na jakimś tam starym elektronice, to szybciej się stopiła ta cyna. Jakaś inna tu jest użyta, może odporniejsza na temperaturę. No zobaczmy, czy już się nagrzała. Tak, to kawałek cyny. Musimy ją zdjąć. Mam zdjęte. Dobra. Zdjęte. Bardzo dobrze. Zobaczcie teraz. Jak wyglądają nóżki. No, zbliż gnoju. No, no nie zbliży ten fagas. Może w pęsetce. O. No nie zbliży. O, jest. Teraz jest ok. Dobra. Może zrobię zbliżenie na telefonie, żebyście widzieli lepiej. Ustawię to jakoś. Wiem, że jakość nie będzie teraz za dobra, no ale będziecie widzieć cokolwiek lepiej. Chipa sobie odłożę tam na boczek. Jedziemy. Podgrzewamy sobie hot aira. Niech dmucha. I wylutowujemy tego chipa. Ćwiczyłem na ciaśniejszym tym. Układzie. Po prostu te nóżki były drobniejsze. Coś jak tutaj. I udało się. No zobaczymy tutaj. No, oby się udało. Muszę dobrze podgrzać, żeby tu nie uszkodzi żadnych ścieżek. Życzcie mi powodzenia. Żyjemy.
po ręce czuję, jak gorąco leci. Nie puszcza. Damy mu jeszcze większy nadmuch. Od razu zaczął puszczać. Że jedna strona puszcza, grzeje jedną stronę na razie. Puścił. Dobra. Teraz druga strona. I odszedł. Dobra, pęsetka. Gdzie ja ją położyłem? No nieważne, mam drugą. A jest. Mamy. Pięknie się wylutował. Dobra. Wyłączamy hot aira. Zobaczmy tutaj, jak to się ma. Zerknę sobie. Bardzo ładnie. Teraz trzeba będzie to pojechać fluxem i znaczy tym, tą pastą, tym topnikiem i ładnie to sobie wyrównać. Te tutaj piny. Ok, zmieniłem tutaj położenie telefonu. No i musi tak być, bo po prostu nie będzie mi przeszkadzać przy lutowaniu i tak dalej. Musi tak być, jak jest. No trudno. Dobra. Mam tutaj ten top, ten flux typ 223. Wezmę sobie trochę na wykałaczkę. Nie wiem, czy będzie widać. O. O to chodzi, że chcę wyrównać, ładnie wyczyścić tutaj te piny, bo tu z pozostałości cyny są nierówne, to jest. Dobra, posmarujmy. Zbiorę trochę nadmiaru tej cyny, która tam została. Jak się uda. Powinno się udać. Nagrzewam właśnie lutownicę do... Weźmiemy sobie może 400 stopni. Niech będzie. Poczekam, aż się nagrzeje. Porządnie. I spróbujemy właśnie to sobie ładnie zebrać. Nadmiar cyny. Tutaj i tutaj. Niech się nagrzeje. No ciekawe, czy uda się to ładnie wlutować. Powinno się udać ładnie wlutować i czy to będzie działać, nie? No zobaczymy.
Nie wiem, dała się ta lutownica już czy nie. Dobra, próbujemy. Ja sobie jeszcze przeczyszczę tutaj końcówkę. Taką końcówką zaostrzoną pod kątem 45 stopni i ona ma tutaj ten... Stracił ostrość. Tą powierzchnią zbierzemy nadmiar cyny. Już lepiej o wiele. Zobaczcie, ile cyny zebrałem. Widać? Widać. Wyczyściłem teraz tą gąbeczką, która jest w zestawie, którą trzeba zmoczyć. Mamy czysty grot. No, zbliż faga się. No, jest czysty grot. Poczekajcie, pokażę Wam, jak teraz wygląda, te ściegi po... O, zobaczcie, tutaj mamy już wyczyszczone ładnie. Tutaj. A tu mamy jeszcze nieprzejechane. Ale widzę, że tu jeszcze końcóweczkę można by było... Czekajcie. Tutaj końcóweczkę można by było przejechać. Chociaż nie. To się światło tak odbija, jakoś tak rzutuje. Tu jest ok. To teraz przejedziemy drugą stronę tutaj. Ten sam ruch. Co tam? Nakładamy sobie troszeczkę topnika. Tutaj. Tutaj. Najgorsze to będzie ustawić tego tego chipa. Dobra. I zbieramy to, tą resztkę cyny i wyrównujemy. No i wystarczy. Pięknie. Teraz zobaczcie, jak wyglądają po wyczyszczeniu, po wyrównaniu. Chyba jest ok. Zaraz to skropię tym izopropylowym alkoholem. Czy jak to się nazywa? Nie śmiejcie się ze mnie. Tu mam patyczek gdzieś do uszu. O. Czyścimy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać ładnie. Zbierzemy resztę tego wszystkiego, co tu jest. Zobaczcie, jaki patyczek. Nie wiem, czy ja Wam ręką nie zasłaniam. Kurde. Może nie. No sorry za jakość, ale to ja, wiecie, nie jestem jakimś zawodowym youtuberem. A tak a propos, jak dotrwaliście do tego momentu, zapraszam do subowania, dodawania łapek, komentowania. Dobra. Przeczyściłem. Jeszcze może wezmę papieru do podciru. Oj, oj, oj. I jeszcze raz to ładnie przetrę. Skropię. Delikatnie. Delikutaśnie. I zaraz Wam pokażę, jak to wygląda po wyczyszczeniu. Dobra, mamy. Słońce mi tu wali po oczach. I to jest właśnie to. Ten. Czekajcie, bo wali światło. O, to jest właśnie ten. To miejsce na chipa. No i dobra, teraz pasuje się przymierzyć chipem. Nie wiem, czy ja Wam nie będę zasłaniał ręką. Kurde, no nie wiem, jak to ustawić teraz. Może tak. O, tak będzie chyba. Czekajcie, zerknę w telefon. No nic, musi tak być. Chyba, że podniosę trochę jeszcze. O. Weźmy pensetę. Załóżmy chipa. To jest najgorszy moment. Ustawianie chipka to jest najgorszy moment. Dobra. Myślę, że tak by było dobrze.
Niektórzy używają specjalnej taśmy, kleju na gorąco. Ja myślę, że złapę sobie nóżki z jednej, z drugiej strony, ostatnie końcowe nóżki. Aj, ręce mi się dygotają. Dobra, ustawiony. Nareszcie. Dajemy fluksa. Dajemy fluksa. I lutujemy. Teraz drugą stronę. Nie żałuję. Niech się święci. Dobra. Oj, oj, oj. Jeszcze raz przejadę. Przylutował się. Teraz druga strona. Dobra. Przyglądnijmy się. Jest przylutowany. I teraz wyczyszczę to wszystko i będziemy sobie podłączać konsolę, nie? Złożę i będziemy podłączać konsolę. Patyczka wezmę. Znowu zasłaniam ręką, kurde, sorry, no ale... Jest wyczyszczone. Jeszcze przejadę papierem. Internet się coś wyłączył, ten wiejski gówniany. Nie wiem, co się stało. Ogólnie wieje dzisiaj, może coś się zdupiło. Dobra. Teraz jeszcze przejadę tą szczoteczką, co wam pokazywałem. W razie usunąć jakieś kawałki cyny czy coś, jakby się jakby zostało, coś chciał zostać. I teraz suchy patyczek. Ładnie to tutaj odczyszczę. I jeszcze mam taki pędzelek. Dobra. Zobaczcie, jak teraz to wygląda. No, ten telefon mnie dobije. Widzicie. Chyba wydaje mi się, że troszeczkę krzywo go dół, troszeczkę prawą stronę, jak widzicie, troszeczkę w dół dałem, ale powinno być ok. Powinno być ok. Dobra, ja montuję konsolę nie całkowicie, tylko płytę gówno zamontuję i podłączymy, zobaczymy, czy coś to dało. A, nie ten guzik. Dobra, moi drodzy, mamy konsolę połowicznie złożoną. Jak widzicie, dysk twardy spięty tu z boku.
Tu mamy całą płytę, radiatory i tak dalej. Tu jest ten chip, który był wlutowywany. Ciekawe, czy będzie wszystko ok. Tutaj mamy podłączony skrętkę, widzicie tam na dole. No zrób chamie zbliżenie, skrętkę z internetem już podłączona do routera. Tutaj USB, zasilanie z konwertera z VGA na HDMI, taka przejściówka. No i zasilanie, dobra. Biorę padziora. A i telewizor mamy włączony, o tutaj. Biorę padziora, wciskam. Ruszyła maszyna. Na razie sygnału brak. Ale ono się tak rozkręca trochę. O, zaczyna się kręcić pierścień, to jest ok, na zielono. Xbox 360. O, dobry znak, pyknęło. Zalogowano. Ale teraz pytanie, czy wykryje mi kabel system ustawienia sieci. No i chyba nie ma, bo nie ma tego takiego zielonego tego, tej takiej, jak to się nazywa, ten znak interpunkcyjny, zielony fiflak taki, kurwa. Widzicie? Aby poruszać, czy kabel internetowy jest podłączony do konsoli oraz routera lub modemu. A jest podłączony, więc dupa. Dupa. Więc co tam może być jeszcze? Byłem przekonany na 99%, że będzie chip. W każdym razie chip może być też uwalony, ten zmieniany. To też to biorę pod uwagę, że takie coś może być. Co tu jeszcze może być? Nie wiem, jeśli ktoś ogląda i jest w temacie, to może napisać w komentarzu pod spodem. Kurde, szkoda, że nie ma internetu w tym Xboxie, bo jest nieprzerobiony, jest niezbanowany i tak jak mówiłem, no i mam do niego sentyment, nie? No nic, ja skręcam go do kupy, popatrzę jeszcze na tej płycie, co im kupiłem, może tutaj coś jeszcze do środka zajrzę, tu pod te blachy, zobaczę co tam jest. Może się uda coś jeszcze wykombinować. Na razie to tyle. Trochę przydługawy ten film, no ale zeszło chwilę. Najgorsze było w generalnie ustawienie tego chipa, tak żeby było ok. Dobra, trzymajcie się, do następnego. Cześć, nie zapomnijcie o łapach do góry. Na razie.